Mieszkańcy Jagodna podczas wyborów parlamentarnych chwycili za serce całą Polskę, bo tam głosowano aż do 3 nad ranem. Za serce chwycili również parlamentarzystów, bo ci obiecali, że tramwaj na Jagodno w końcu pojedzie. I już został w tym kierunku zrobiony pierwszy krok, ponieważ Ministerstwo Infrastruktury zadeklarowało, że już niedługo zmienią się przepisy, które umożliwią skrzyżowanie torów tramwajowych z torami kolejowymi. A to pierwszy krok do tego, żeby tramwaj na Jagodno w końcu pojechał. Rozpoczęliśmy w ministerstwie pracę nad specjalnym dokumentem, to jest rozporządzenie infrastruktury określające techniczne zagadnienia związane ze skrzyżowaniem linii kolejowej z linią tramwajową. Nie jest to nic niezwykłego, jeśli chodzi o polską sieć kolejową. Mamy takie sytuacje, jednak tutaj musimy zastosować dodatkowe zagadnienia, dodatkowe usprawnienia techniczne, bo mamy do czynienia już z bardzo ruchliwą linią kolejową, a linia tramwajowa będzie jeszcze bardziej ruchliwa niż linia kolejowa. Miasto na przepisy nie czeka, tylko buduje linię komunikującą Jagodno z centrum, na razie autobusową. Już teraz budujemy trasę autobusowo-tramwajową z Jagodna do centrum Wrocławia. Pierwszy etap to właśnie ta nitka autobusowa, ale równocześnie już ustawiamy infrastrukturę pod przyszły tramwaj. Także na przykład na skrzyżowaniach powstają słupy trakcyjne, odpowiednie odwodnienie. Wiadukt jest zbudowany właśnie w taki sposób, żeby nie tylko autobusy mogły pod nim przejeżdżać, ale także tramwaje. Więc my przygotowujemy linię autobusowo-tramwajową, czekając właśnie na korektę tych przepisów. Na Jagodnie linia tramwajowa, która ma się krzyżować z linią kolejową, będzie miała tylko jedną trakcję elektryczną, tramwajową, bo pociągi jeżdżące na tej trasie to pojazdy silnikowe. To ułatwia sprawę, jednak skrzyżowanie tramwajów z pociągami na wrocławskim Jagodnie będzie pierwszym tak ruchliwym miejscem w Polsce. Rozporządzeniem ministra infrastruktury chcemy uregulować wszelkie przyszłościowe tego typu kwestie, gdy będzie jakaś konieczność, gdy będzie potrzeba skrzyżować linię kolejową z tramwajową, a na Jagodnie trochę przećwiczymy tę sprawę, no bo tak jak powiedzieliśmy, w Toruniu mamy przykład linii towarowej o małym ruchu, a tutaj musimy zastosować odpowiednie rozwiązania dla linii pasażerskiej już o dużym ruchu, bo tam mamy ruch ponad 30 pociągów dobowo, a tramwajów będzie pewnie ze 200 dobowo. Po ogłoszeniu zmiany przepisów magistrat zaprojektuje linię tak, aby nadawała się na ruch autobusowo-tramwajowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już za 2 lata obiecany tramwaj na Jagodno może odbyć swoją pierwszą trasę. Monika Suder, Echo 24.